Fuga. Ja bym chciał wrócić do filmu. Podejrzewam, że 99% młodych ludzi nie widziało tego filmu. Ja go obejrzałem wczoraj. Maciek też, nie wiem, czy miałeś przyjemność. Ja jeszcze Fuga. Nie słyszałem, że jest świetny, ale tak. Przymierzam się. O, nagrody Polska, nagrody zagranica, Cannes. Trudny film. Ciężki film. Znaczy brawurowy, wymagający od ciebie wejścia na taki rodzaj obnażenia aktorskiego, który aż boli i który się ogląda z podziwem i ze wstydem. Znaczy, bo wierzysz w tę postać. Takie kino w ogóle dzisiaj ma odbiorcy? Bo ja mam wrażenie, ten film, on ma ile już? Drugi rok, tak? Nie, on premiera, no tak. No teraz już drugi. W zeszłym roku. W maju będzie, tak. Będzie, premiera była w Cannes. Tak. Na festiwalu. Jak to jest zagrać coś tak ważnego, coś tak dobrego? Ja sobie to najpierw napisałam. No. Później sobie to zagrałam. No. Z jakiejś potrzeby to wynikało. Najpierw zaczęło się od takiej po prostu potrzeby napisania scenariusza. Mhm. Zawsze piszemy z siostrą sztuki teatralne, a ja idę za swoją intuicją, za swoimi potrzebami. A tutaj siostry nie wzięłaś, tak? Jak telewizja, to siostry nie ma. Bo ona robiła coś innego, pisała swoją powieść albo coś, albo tłumaczyła. Okay. I ja sobie pomyślałam, napiszę. Strasznie długo szukałam tematu i nie mogłam znaleźć. Jak zobaczyłam tę kobietę, a my zawsze piszemy o pamięci, więc ten temat mnie, tożsamość, pamięć mnie niesamowicie jakoś kręci. I zobaczyłyśmy tę kobietę, ja zobaczyłam tę kobietę, mówię, kurczę, kobieta, która nie wiedziała, kim jest, nie znała nawet swojego imienia. No dla mnie to było po prostu jakiś niesamowita historia, tylko że na początku ona była taka, jak ta pani w studio, którą zobaczyłam. Nie wiem, jak się nazywam, nie wiem, kim jestem, taka zagubiona i tak dalej. Zaczęłam pisać ten scenariusz, ale wszyscy już byli fajnie tam określeni, a ona była taka, kręciła się w kółko, nie wiem, kim jestem, taka meduza trochę. Więc ja się dowiedziałam wtedy, że ludziom z fugą dysocjacyjną o 180 stopni zmienia się osobowość. No właśnie. I to był ten punkt zwrotny dla mnie. Pomyślałam, kurde, napiszę tę rolę kompletnie po kontrze. Bo ty właściwie zaczynasz ten tekst i ten film w momencie, kiedy Amerykanie by skończyli. Znaczy osoba, która nie wie, kim jest, z nową tożsamością znajduje swoją rodzinę. Mm-hmm. I tam byłby to happy end. Mm-hmm. A u ciebie jest to preludium do dramatu. Do dramatu, tak. Więcej nie powiemy. Obejrzyjcie, znajdźcie, poszukajcie, obejrzyjcie. Bo warto.